jest program Wyszukanie. Krzysztof Czabal, kłaniam się wam nisko, tradycyjnie z lokalu na Fontannach. Dziś człowiek legenda, człowiek historia, człowiek na pewno związany z koszykówką radomską. No niemal w zasadzie początków istnienia koszykówki radomskiej, bo co tu dużo mówić, tradycji tak aż dalekich nie mamy. A pan Ignacy Suwała, witam, pamięta te początki właśnie. Pamięta pan Piotrówkę? Piotrówka to już jest rok 93. Jak czyli to już Piotrówka, późno. To już jest późno. To co pan pamięta? Ja pamiętam lata 69, jak trafiłem do budowlanych, to bodajże październik 69. No, tam poznałem bardzo dobrego trenera, Ryszarda Federowicza. Mm-hmm. Wspaniały człowiek, wspaniały koszykarz, bo jeszcze grał w trzeciej lidze. Mm-hmm. My jako juniorzy, nawet żeśmy wyszli tutaj z grupy też, tutaj graliśmy ćwierćfinał Mistrzostw Polski. No i później 7 lat, gdzie walczyliśmy o drugą ligę, w końcu awans się uda. Wszyscy to byli radomianie. Także wszyscy zawodnicy byli radomianie. No i chlubujemy tą tradycję, jako Old Boys spotykamy się na... Czyli jeszcze się zdaje, ciągnie I gramy. W amatorskiej lidze też grałem. Mhm. Ile? 5 lat jak nie gram, bo no niestety wiek robi swoje. Mhm. I boję się, żeby się nie połamać jakiejś kontuzji nieoźnych, które by potem... Na stare lata kości się ciężko leczą. Panie Ignacy, proszę powiedzieć, no dobrze, ale te 60 to nie były nie wiadomo jakie sukcesy też, trzeba to jasno powiedzieć, no tak? Nie, no były to sukcesy. Były początki koszykówki w Radomiu, no, prawda? No, początki były wcześniej, to ja już później trafiłem. Natomiast sukces to był to, że mieliśmy żeński zespół w drugiej lidze, który otarł się o awans do pierwszej ligi. Zabrakło im, przegrali ważny mecz w Krakowie za ZS-em 3 punktami. Byśmy mieli teraz Ekstraklasę się nazywa, kiedyś była pierwsza liga, druga liga. Proszę powiedzieć, no tak, ale początki, bo jednak głód Radomia do... Początki tak naprawdę to tego pójścia tej koszykówki w tą Polskę, w te sukcesy te polskie, to się tak praktycznie zaczęło w 95 roku, no kiedy zostałem prezesem Radomskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Pociągnąłem tutaj turniej koszykówki dziecięcej, liga amatorska, Memoriał Wicherka i Piotrówka potem tutaj założyła klub i też się rozwinęła. To wszystko się jakoś ładnie, no, w połowie lat 90. wkomponowało pięknie, gdyż no... A co było, jak nie było koszykówki? Czy inaczej, bo tradycje to znaczy, siatkarskie wtedy, prawda, główną rolę odgrywały. Siatkarska i piłka nożna. Rzecz jasna. Tak, no co było? No graliśmy tutaj, jak to się mówi, ciężko było, bo ciężko, było utrzymać klub, no ale z kolegą żeśmy też... Pamiętam rok 81, tak, jak klub budowlany miał sekcję szachową, no i wtedy Marek Jarecki, koszykarz budowlanych Radom, Zbyszek Wicik, to czołowi zawodnicy drugiej ligi wtedy, Zbyszek poszedł do Piotrkowi, Piotrków Trybunalski, Wicik, Marek Jarecki trafił do Lublina, potem do Stalowej Woli, no i za transfer Marka Jareckiego pieniądze poszły na szachy, a myśmy nie wystartowali w trzeciej lidze, bo nie było pieniędzy, dosłownie 6 tysięcy złotych trzeba było na utrzymanie tej trzeciej ligi. No i w 82 roku z kolegą Zbyszkiem Korczakiem żeśmy to reaktywowali, no i graliśmy w trzeciej lidze juniorów, prowadzili tak do tego 90, praktycznie mówiąc, 5 roku. Tak, pan został prezesem związku, to wszystko gdzieś ruszyło, drgnęło. Ja pamiętam osobiście, pamiętam na przykład obozy koszykarskie w Łebie, zdaje się, prawda? To było... To były AZS-y, Politechnika Radomska organizował tam w Łebie, też miał sekcja koszykówki, była, oni założyli sekcję koszykówki. No też tak 93-94 rok, no to znaczy trzecią ligę tam. Część koszykarzy tych starszych budowlanych, swoich ludzi, którzy poszli na studia i mieli trzecią ligę. Żeśmy walczyli derby też, ja grałem juniorami wtedy. Z nimi też grałem jeszcze w tych latach razem w zespole. Także no, tak to się kołatało w tej trzeciej lidze. Jak pan patrzył na Piotrówkę, to serce rosło? Na pewno serce rosło, bo tutaj oni większe możliwości mieli, gdyż pracowali w szkołach ci nauczyciele, mieli większy przegląd, a my tylko z ogłoszenia, kto do nas przyszedł i grał. No, niemniej jednak sukcesem moim było tutaj wyłapanie Piotrka Kardasia. Na przykład? No, w 95 roku. On był już dość wiekowo na tę kategorię juniora tego, no ale postarało go się troszeczkę obniżyć wiekowo, bo widziałem w nim potencjał, miał papiery na granie, a przede wszystkim wielki intelekt. I
sprawność motoryczna, fizyczna. No i cieszę się, że zrobił, przez tyle lat grał, gdzieś tam reprezentował Radom. Pamiętam, Karol Gutkowski także się przebijał w tamtych, tak, w drugiej połowie lat 90. rozpoczynał to swoją przygodę. Tak, tak, no, Karol 93, jak powstała Piotrówka, no i oni tam, Karol Gutkowski, Łukasz Majewski, Daniel Wal, Przemek Kogut, był jeszcze dobry taki Łukasz Marzec, drugi brat jego grał akurat w Budowlanych, tamten w Piotrówce. No, przewinęło się właśnie przez ten turniej koszykówki dziecięcej razem z redakcją Mecha Dnia. No i praktycznie wszyscy ci późniejsi koszykarze, jak Emil Podkowiński, Maciek Maj, to wszyscy przechodzili przez ten turniej, grali w tym turnieju. Myśmy na koniec tego turnieju organizowali mecz pokazowy. Grała i pierwszoligowa Stalowa Wola, i zespół z Białorusi grał taki w meczu pokazowym z Kielcami. No, wszystko z ekstraklasy, to zespół taki mecz pokazowy na koniec tego turnieju. Panie Ignacy, trochę odpuśćmy koszykówkę i zapytam, znaczy cały czas wokół koszykówki, to jasne, ale zapytam generalnie, czy było ciężko na początku lat 90., czy też jak mówimy w połowie w zasadzie lat 90., walczyć o popularność koszykówki w mieście, w którym, tak jak mówimy, tradycje siatkarskie i piłkarskie? No, było ciężko walczyć, bo tych wysokich innych zawodników, takich też jak nawet teraz Konrad Fryze, ten, przepraszam, Konrad, wyleciał, wiceprezydent. No, Frysztak, tak, Konrad Frysztak, tak, wiceprezydent. No to też grał w koszykówkę, ale wybrał siatkówkę, także no i było ciężko, bo no, nie ukrywajmy, no lata były popularności, bo zaczęły się transmisje NBA. I te, no, lata pamiętam, na dwójce Włodzimierz Szaranowicz tak zaczynał jest. I wówczas, tutaj prawda? Też młodzież, było dużo młodzieży, którą no, żeśmy po prostu też, no, tak jak mówię, ogarniali. I to wszystko dało efekt taki, że no, w tym 2001 roku, tam w 2002 już była druga liga przy WZS-ie, także to też, no, to wszystko trzeba było czasu, żeby to robić. Czyli ciężka praca. Tak, ciężka praca, no ciężka praca, bo praktycznie była garstka ludzi, no bo w Piotrówce też nie czarujmy się, Robert Bartkiewicz, ja tutaj w Budowlanych potem jako ekonomik, bo sala już była nie z Rębowska, nie firmy budowlanej, tylko przeszła pod zespół szkół ekonomicznych. Tak, no i zrobiliśmy też MKS Economic Club, którzy zostali zawodnicy budowlani. No i to wszystko praktycznie, no, we dwoje praktycznie. No i AZS, który tam na poziomie już dalej seniora, tylko Jacek Sobień tam pracował. Także no, było ciężko, bo nie było ludzi. No, jak to zaczęło popularyzować się przez te transmisje NBA. Hej, hej to NBA. Hej, hej to NBA. Prawda? Powstały teraz, organizowało się Trio Basket, to, to pamiętam tu w tym miejscu. Czy nawet też trójki właśnie, prawda? Spotkajmy się na Żeromskiego, tak były organizowane Trio Basket. Sam tu przywoziłem kosze z bratem moim. Przywoziliśmy swoimi samochodami, rozkładali, no, no działaliśmy w tym temacie, żeby to po prostu ta popularność była tej koszykówki, to w Radomiu się rozwijała. Jak już pan sobie był i prezesem związku, potem przyszedł czas na kolejne funkcje, na przykład w postaci komisarza na szczeblu. No to komisarzem zostałem od 2011 roku, także do tej pory jestem, teraz też nowo po konferencji w Spale na nowy sezon. Co roku jest taka konferencja, trzeba zaliczyć egzamin. No i czyli na takich ludziach jak pan dzisiaj także się opiera liga, bo jednak muszą być ludzie, którzy patrzą także swoim doświadczeniem, umieją ocenić na bieżąco sytuację w każdym meczu, co się dzieje w lidze i tak dalej, i tak dalej. No trzeba tego pilnować, żeby to się odbywało w sportowej atmosferze, żeby nie było przekrętów w pisaniu protokołu, bo takie też się zdarzały. Bo takie się zdarzały. No i dlatego tego jest komisarz, żeby pilnował wyniku, pilnował czasu, no. Także miła praca. Także w odpowiednim wieku trzeba też dać młodym do pokazania się. Ale jestem cały czas sercem z koszykówką tu radomską, jestem za. Jeżeli ktoś zadzwoni, a dzwonią też młodzi koledzy, zawsze podpowiem, pomogę, także. Był pan w Rosie, już pana nie ma w Rosie. No byłem w Rosie, miłe czasy, te wspaniałe czasy, też, że to tak się rozwijało i w ekstraklasie, do ekstraklasy doszło, teraz reprezentujemy to wszystko. Super. A dzisiaj jak pan patrzy na ten klub, to pewnie z nadziejami dużymi. Z dużymi nadziejami, bo rozszerzają po prostu pracę z młodzieżą. I to jest chwała. Uważam, że
przy takim układzie w tej chwili, gdzie mamy we wszystkich kategoriach wiekowych, reprezentujemy się na szczeblu mazowieckim i w Polsce, zdobywamy Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych, trzecie miejsce w juniorach, czy przepraszam, w kadetach, no to my jesteśmy praktycznie, bym powiedział, w tej chwili może trzecim miastem w Polsce pod względem koszykówki takiej. I to myślę, że tutaj trzeba by było się postarać jakiś SMS w Radomiu zorganizować. Centralna Polska, każdy ma praktycznie blisko, nie trzeba jechać praktycznie z Podkarpacia do Szczecina. Czyli... No i więcej wychowanków, na przykład w takich klubach jak Rosa, prawda? Ta. Trzecie miejsce było blisko w zeszłym sezonie. Obserwował pan te role na bieżąco? Ja jestem cały czas na bieżąco. No, teraz jeszcze przed nagraniem, wczoraj Hiszpania i tak dalej, oglądałem. Jestem cały czas na bieżąco, jestem cały czas przy koszykówce. Myślę, że Radom Rosa powinna zdobyć ten mecz, tutaj w Radomiu ten drugi mecz wygrać. No, byłoby po kłopocie. Może zabrakło troszeczkę zimnej głowy, może... Ale komu? Zawodnikom? Trenerowi? No, może trenerowi, bo ostatnie 22 sekundy to powinien to wykorzystać trochę lepiej dla mnie, gdyż miał 22 sekundy, rozpisana akcja, nie wiem czy tak do końca, czy nie, bo na parkiecie było widać, że nie wiadomo kto miał rzucać, w końcu rzucaliśmy 3 razy i nie trafiliśmy. Nawet na dogrywkę można było doprowadzić 2 punktami, no ale to trudno, no to jest sport. To jest sport. Trzeba myśleć o przyszłości, a nie przeszłości. Idzie do przodu życie. I czekać na to, że... Że ten medal może w tym sezonie. Że ten medal, a może, ja wiem, ja liczę nawet i przy takim pędzie rozwoju, że może kiedyś Radom się doczeka Mistrzostwa Polski w koszykówce. Jak pan pamięta, organizowałem w Rosie też Trio Basket przed Galerią Rosa i w 2009 powiedziałem, być może do Radomia tu trafi jakiś Murzyn, teraz mamy Murzynów, także trzeba być optymistycznie nastawiony. No wie pan, Taylor pokazał, wszedł w zeszłym sezonie dość rozpędzony, prawda? Szkoda, że go nie ma, ale są inni, którzy... Ale są inni. Dwaj nowi zobaczymy, zaobserwujemy, jak się będą sprawować. Ja życzę jak najlepiej, myślę i pozytywnie także. RNBA to jest takie ostatnie dziecko pana, ale to trwa już 20 lat. No, trwa 20 lat, przyjemnie to wspominać, że w 95 roku pierwszy raz żeśmy zaczęli grać tą ligę amatorską. To się cieszy popularnością? Cieszyło się, bo w 97 było 14 zespołów startowało. Także. A w tym sezonie, w tym roku? W tym sezonie... To dopiero trwają zapisy. Zapisy trwają, ale w tamtym sezonie było 7 zespołów. Myślę, że do 10 zespołów wystartuje. Na razie jest już zgłoszonych 5. Szósty też już puka, bo tam dzwoni, ale... No, taka optymalna liczba 10 zespołów to jest ładna liga. Gra się, wprowadziliśmy w tamtym roku też innowacje. Między pierwszą rundą a drugą gramy mecz gwiazd, także wybierany jest zespół, który gra z mistrzem na zakończenie pierwszej rundy, to jest mistrz kontra resztę zawodników wybranych z innych zespołów. Fajny mecz z nagrodą.